No, siemaneczko, witam Was ponownie na kanale Artur GT, na kolejnych poszukiwaniach, kolejnych wykopkach. Emocje zlotowe opadły. Kolejne wykopki już na niemieckiej ziemi, na polu, na którym wykopałem 3 zagubionych żołnierzy. Tak jechałem tutaj z pewnym powątpiewaniem, czy to pole jeszcze będzie tak stało, jak stoi, ale stoi. Całe szczęście 2 tygodnie minęło od tego, jak byłem tu ostatni raz. Kiepsko w tym roku to wygląda z tymi polami, naprawdę są obsiewane pszenicą, naprawdę ostro. Wszystkie nasze miejscówki, które mieliśmy, zostały poobsiewane. Jest tam jeszcze jedna ze dwie, ale musiałbym podjechać, zobaczyć, jak tam wygląda. Także w tym roku naprawdę na przezimowanie mało tego zostaje. Trzeba się skupić na tym polu tutaj, to pole jest dosyć duże. Tutaj na razie przy tych torach samych chodziłem. Jak widzieliście, fanty tu wyskakują fajne. A jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Oczywiście zachęcam cały czas osoby, które oglądają kanał, jeszcze nie subskrybują kanału, do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkowaniu, o komentowaniu. I co? Widzimy się przy pierwszym jakimś lepszym fancie. Miłego oglądanka. No, jak widać, sam dzisiaj nie będę tu kopał. Pani z pieskiem. Ale się tu ładnie ją przywitam. A żeśmy sobie tu chwilę ze spaniem. Parę słów zamieniłem z pieskiem tutaj na spacerek, wiadomo, piesek się musi rano załatwić. A żeśmy sobie pogadali, się pośmiali, trochę pytała się, co tu robię. No widać, co robię, mówię, skarbów szukam, się śmiała. Dobra, co, deus gotowy, łopata gotowa, ja gotowy, ruszamy. Tylko ten kawałek tutaj chodzę, zobaczcie, nie chcę k***ć, ale ja patrzcie teraz to, szał. Przepraszam za te przekleństwa, patrzcie to. Ale trafienie na wejście. Ja, to będzie złoto na 100%. Ja pierdolę, ale strzał na wejście. Mówię, nie chcę tu się drzeć, bo tu ludzie sami chodzą, mieszkają, jak widzicie. Ale strzał. Samo wejście, no parę śmieci wykopałem. Punca 585. Ole pierdolnięcie, ale trafienie. Zobaczcie sami, ja. Ale moje pierwsze złoto. 2 lata temu wykopałem białe złoto, białą obrączkę na plaży, taką cieniutką, było to białe złoto. A tym razem się trafia, tia, nie. Ale super, 585, punce widać. Ale trafienie, masakra, przepraszam za wszystkie przekleństwa, ale naprawdę emocje mną targają. Nie chcę tu się wydzierać, bo normalnie to bym się dar. Ale naprawdę nie chcę wzbudzać tutaj zainteresowania. Wiadomo, ludzie chodzą, ja pierdzielę, ale strzał. Ale mam trafienie, mega. Opowiem wam, zaczęło się naprawdę przegrubo, nie? Kurde, teraz tutaj miejscowa będzie tutaj trzepana przeze mnie. Kupa śmieci tu wychodzi, masakra. Ale zobaczcie, co idzie w tych śmieciach wykopać. Kolejny fant, kramelka, kramerka mała. A już taka zdezolowana z lekka. Ale jest klamrunia tu pod tym drzewem. Tamten dom kolejowy, czyli miejsce było. Naprawdę jest fajne, to pole jest wielkie, tu będzie chodzenia i chodzenia po tym polu. Mam nadzieję, że to tak zostanie. Mówię ci, z takimi obawami tu jechałem. Czy to jeszcze tak stoi, jak stoi, ale jest. Także mamy kolejny fancik, wpada kramelka. Generalnie dzień już dzisiaj jest zrobiony, mógłbym się spakować i do domu jechać, ale nie po to tu przyjechałem. Chcę sobie trochę pochodzić, wiadomo. Kolejny fancik, chyba dzwonek, albo nie wiem co to, ale chyba wejdzie jakiś dzwoneczek. Trochę jeszcze tu obczyściłem, tak mi się wydaje, że to będzie dzwonek. Jakiś tutaj ma zdobienia w koło, jakiś taki malutki dzwoneczek. Nie wiem, w domu lepiej doczyszczę pewnie. Wysypię ten piach, a może się tutaj wysypie. Nie chcę iść. No, dobra, tak mi się wydaje, że to będzie dzwonek. No, ale fancik fajny. Kurde, chyba dzień konia, naprawdę. Czy wy widzicie to, co ja widzę? Czy wy widzicie to, co ja widzę? Ja pier... O kurde, to będzie chyba srebro, to będzie srebro. Ach, kurde, srebro, nakładka. Ach, zmyłka taktyczna niestety, no ale tak bywa na wykopkach, już nie jeden się pewnie naciął na nakładki, na inne dziwne rzeczy przypominające srebrne monety, no ale fant jest fant, zabieramy, kurde, ale zmyłka. Hop. A się zagadałem, chwilę tam, który wyskakuje, słuchajcie, coś
okrągłego, musiałem się pochwalić moim znaleziskiem, powysyłać zdjęcia co do niektórych. Słuchajcie, pada coś okrągłego. Jak widać, mamy monecie. Co to tu jest? Już widzę, cesarstwo niemieckie. Tak jest, orę jest. Dycha cesarstwa niemieckiego. Tamte spodnie już poszły w odstawkę. Kurde, mam problem z tymi spodniami, nie mogę sobie nic zamówić. Jak zamówię, kurde, w pasie dobre, nogawki, kurde, po same buty, do samej podeszwy, także nie wiem, muszę sobie jakieś tutaj pomyśleć, coś nad tym, nad tymi spodniami, jakieś poprzycinki porobić, przymiarki, słuchajcie, nie o tym mowa, wpada dycha z cesarstwa niemieckiego, 1890 rok, także jest moneta. Przesuwam się trochę już bardziej w tą stronę, idę w środek pola. Tu już tak jakoś smutno z tymi sygnałami, mówię po kolei, będę szedł, trochę tutaj będę chodził po tym polu. Mam nadzieję, że zostanie, przezimuje, ale już myślę, wydaje tak, bo temperatury dosyć spadły w dół, raczej rolnicy na pola nie wyjadą. No, także dycha wpada, jest monetka. No, cały czas to miejsce coś mi mówi, Arturze, nie odchodź stąd, zostań tu, nie idź tam, tu są jeszcze fanty. Słuchajcie, coś tu się wykopało, wygląda to miarę obiecująco. Kurde, co to jest? Czyżby kolejna obrączka? Nie, to nie jest obrączka, co to jest w ogóle? Ach, nie wiem, co to jest, coś od czegoś, jak wygląda jakby guzik, ale to też jakiś guzik, jakaś nakrętka chyba od czegoś. No, pociąg sobie pruje. Generalnie tak te pociągi, nie widuję tych pociągów, ale to jakaś fabryka chyba większa jest. Także one tutaj tędy kursują. No. Także jest jakiś fancik kolejny. Bo będzie guzik. Albo i nie, jakaś nakrętka. Dobra, nie będziemy się na tym rozwodzić. Pakujemy do taszy. Pak! No i tak sobie idę tutaj, mówię, rundka w rundkę przejdę. To pole trzeba przejść całe, porządnie. Jest na to czas, będzie. Słuchajcie, znowu coś wlatuje fajnie wyglądającego, kurde, dzisiaj takie naprawdę fanty, zobaczcie, no fajnie to wygląda. Pytanie, co to jest? Czy to srebro znowu, czy jakaś zmyłka? Czy to jeszcze co innego? Słuchajcie, chyba stara moneta taka będzie, tak mi się wydaje. Albo i nie, albo jeszcze co innego. Ale to wytarte totalnie jest. Guzik chyba będzie marki nieznanej, czyli tak zwany no name. Klasyka moich wypadów. Kto ogląda moje filmy, to wie. Guziki bez jakichś tutaj sygnatur. Tak zwane gołe i wesołe. To są tak zwane przeze mnie no-name'y. A to jest no-name, jak widać. Oczywiście no-name. To może być jakiś stary pruski guzik. Albo z cesarstwa. Też były guziki jakieś cywilne, niesygnowane. Także tak wygląda ten guziczek. No, kolejny fancik. Pakujemy do taszki. Pa! A, w końcu się dorobiłem po 2 latach swoich naszywek. Limit edition. Wiele ich nie ma. Będą przeznaczone na konkurs. Niedługo go odpalę. Także czekajcie, wyczekujcie. Na pewno zostanie to ogłoszone. A tymczasem wpada znowu coś okrągłego. Idę sobie, tak mówię, w tą drugą stronę trochę połazić. Wiadomo, tu się nie ma co kręcić, cały czas w jednym miejscu trzeba. No wiadomo, jak wychodzi, no to się kręcimy, ale już tak jakoś słabo się zrobiło. Trzeba się przenieść. Co my tu mamy? Monetka, jakiś destrukt. Nie destrukt. Są 2 lwy, chyba wiem, co to już, jakieś taką dwie takie monety wykopałem. Są to belgijskie monety dwucentowe. Też takiego okresu pruskiego. 2 centy. Jakiś tam, nie wiem, data 1850, coś w tych rejonach będzie. Wychodziły. No ta strona, jak widać, już zajechana totalnie, ale z tej strony jeszcze w miarę te lwy widać. Są to 2 centy belgijskie. No i super. Kolejna monetka do kolekcji. No, mamy kolejny fancik tutaj wydłubany z tej ziemi. Pada, słuchajcie, coś takiego. Jakie zdobionko. Od czegoś. Tak mi się wydaje. Może być od książki. Starej jakiejś książki. Czekajcie, doczyszczę to delikatnie. No i po takim obczyszczeniu, zobaczcie, tak to wygląda. To chyba będzie jakieś od książki, od zapięcia, jakiejś starej książki. Tak mi się wydaje, zobaczcie, tutaj ma na ten pierdyknik, taki zawiasik mały. Może być okucie jakieś od książki, jakiejś starej. Także całkiem fajny fant wlatuje. No i wpada kolejna tutaj moneta. To wyglądało nawet nie na monetę, bo takie, kurde, przemielone trochę, wykrzywione, przemielone.
Ale jedyneczka, jedyneczka. Wpada jedyneczka. Jedyneczka Adolfowa z wiatraczkiem, jak widać. Zwana na Pomorzu kaszubską Boratynką. W tym miejscu chciałbym pozdrowić Adiego z kanału Adi Wejherowo. No, także Adi, widzisz, u mnie są też Boratynki. Tylko że nie kaszubskie, no troszkę inne. No i wpada kolejna monecia. Ląduje gdzie? W taszy. Pak. O, Kościuszko. Jechał Kopernik, teraz jedzie Kościuszko. Mknie. Jakieś cysterny pewnie z paliwem. Dobra, mamy kolejny fancik. Słuchajcie, generalnie wykopałem to, mówię, kurde, jakiś drut czy co. Już go tak, już praktycznie lądował w torbie. Nie w śmieciach, wiadomo, śmieci tam lądują całkiem gdzie indziej. Ale jest to obrączka. Teraz będzie ją lepiej widzieć. Słuchajcie, kolejna obrączka, tym razem miedziana. Jakaś taka starsza, najprawdopodobniej. Takaś tutaj, słuchajcie, zobaczcie. Tak jakby coś tutaj było wygrawerowane. Tak bynajmniej mi się wydaje. Ale mówię, taka stara, miedziana obrączka. Albo mi się tylko wydaje. A może w domu doczyszczę, lepiej sobie sprawdzę. Jakby coś było wygrawerowane, to wam wrzucę do poglądu. No, także widzicie. Dwie obrączki, jedna złota, druga miedziana. Kurde, patrzcie teraz to, jaki numer, ty. Zobaczcie to, jaka dziura. Kurde, jak podeszłem tu, mówię, co to, kurde, krety kopią? Nie, tu mi się wydaje, jakieś pomiary były robione albo coś. Zobaczcie, każdy dołek, tu jakieś wywierty były robione. Na 100%. Na 100% były jakieś wierty robione. Zobaczcie, ale ile tego tu? Może ktoś z was wie, co to jest, kurde. Powiem, pierwszy raz takim czymś się na polu spotykam, ale mówię, na pierwszy mój rzut oka to jakieś tu wywierty były robione. Może szukali tutaj ropy albo czego. Ubytki mają, kurde, ostatnio. No. Dobra, idziemy tam drugą stronę, jeszcze połazimy tu tak po środku, słabo z tymi fantami. No, musiałem zmienić trochę tutaj te tereny. Trochę uderzyć w inną stronę, tam w tamtej stronie już tak jak słabo sygnały, tam gdzie tam złotą obrączkę wykopałem, kurde, ale strzały. Jestem naprawdę, uwierzcie, mega zadowolony. A mamy co? Tutaj wpada coś chyba guzikopodobnego, taka zielona patynka, już patrzymy, co to jest. Gdzie to tu jest? Tu. Czy to jest monetka, czy to jest guziczek? Albo jeszcze co innego. Albo jeszcze co innego. O! Proszę bardzo, kolejny piękny fant. Kolejny piękny fant. Tak się ostatnio narzekałem na te guziki. Wpada jakiś tutaj guziczek z trójeczką. Już patrzymy, co to jest za jeden. Jakiś chyba pruski mi się wydaje. Jakiś pułkowy. Trzeci pułk na pewno jakiś. Albo się mogę mylić tych guzików z tymi cyferkami. To jest chyba mój drugi albo trzeci taki guzik wykopany w historii. Ale jest. Czekajcie, go trochę doczyszczę. Może będzie tu miał jakieś jeszcze sygnaturę. No i po obczyszczeniu tak wygląda ten guziczek. Jakiś, mówię, pułkowy. Raczej druga wojna światowa to nie jest. Groszki też wychodziły z tymi cyferkami. Jakieś tam pułkowe i jakieś inne dziwne, różne. Ale ten mi tu wygląda na pruski. Pruski guziczek z trójeczką. W domu oczywiście jeszcze sprawdzę dokładnie, żeby wam tutaj nie wciskać jakiegoś kitu. Ale ma ładne uszko sterczące. Zobaczcie, full oryginał. Piękny guziczek. No i kolejny fajny fancik wpada. A, już taką. Pochodziłem tu trochę z tyłu. Tamten guzik z tą trójeczką pułkowy wykopałem, a tam troszkę śmieci było, ale tam jeszcze coś na pewno będzie. Warto tam się pokręcić. No, także tu jadę. Jeszcze tutaj idę w tą stronę, trochę bokiem się przejdę i będę szorował do auta. Wypad zaliczony na dzień dobry już był, ale warto jeszcze pochodzić. Tu jeszcze niemiecka Magda się zakręciła. Hop! Wpada, słuchajcie, moneta. Już chyba wiem, co to jest za moneta. Nic starego to nie będzie. Będzie to Deutsche Mark. Jedna Deutsche Mark. Niemiecka marka. Z którego roku? Z którego roku to będzie mareczka? Właśnie trochę do słońca. Z którego roku to będzie? Gdzie to tutaj da? 1966 rok. Także 50-letnia moneta. No, powiedzmy, już ma też swój wiek. Nic współczesnego to nie jest. No, Bundesrepublik Deutschland. Jedna mareczka wpada. Ja się cieszę, bo tu kolejna krągłość. I co, lecimy dalej. Tu jeszcze tym boczkiem przejdziemy. Moneta ląduje do taszy. Pak. A my idziemy dalej. No, a jak w ostatnim odcinku. Bagażnikowe podsumowanie wypadu. No, co tu wiele mówić, nie? Jest grubo. 585, ale to za chwilę. Zobaczymy tutaj.
Tutaj zmyłka taktyczna, podkładka. Pisać w komentarzach, kto z tymi podkładkami już miał takie akcje. A już chyba moja druga czy trzecia taka akcja z tymi podkładkami, no ale takie życie kopacza. Także wszystko, co się świeci, to nie srebro i złoto. Dobra, tu mamy jakiś dzwoneczek, słuchajcie, korek tu na okach jest innym kuleczka ołowiana. Tu nim jakiś śmieciąg, ale to jakieś takie firmowe, Flora, coś tam. Jakieś kosmetyków starszego modelu. Tu mamy, tak mi się wydaje, że jest to od książki jakieś takie okucie do otwierania, czy coś takiego, stara księga była i to okucie jest od tego, także też całkiem fajny fant. Tu mamy obrączkę jeszcze miedzianą, ale już nie ma tu żadnej jakiejś tam punce czy czegokolwiek, no wiadomo. No, monetki, tutaj mamy jakieś no-name'y, guziki, jedna marka niemiecka, 1966 rok, jeden fenolek, Reichsfenolek, taki zeżarty już, dycha z cesarstwa, guzik no-name, tutaj jeszcze też jest moneta z belgijska, 2 centy z dwoma lwami. No i tutaj zaczniemy drugi ten fan dnia, to jest ten guzik z tą trójką, nie wiem, czy to jest cesarstwo, czy to jest pruski, muszę to sobie w domu na spokojnie sprawdzić, na pewno już widzieliście, co to za jeden, ale ja obstawiam te prusy, bo tutaj dosyć dużo tych guzików pruskich wychodziło wcześniej, ale cesarstwo też tu wychodziło, także może być taki i taki, a może być jeszcze całkiem co innego, kto wie, na spokojnie trzeba sprawdzić w domu. No i tutaj, oj, uleciało ten fan dnia, jak widać, będzie lepiej widać. Widzicie, 585, jeszcze ma jakieś tutaj inicjały, AP, no, ale wam powiem, jest to dosyć ciężkie, także może być trochę gramów tego złota, a zobaczę, zważę, jakąś wagę dopadnę, zważę, zobaczę. Także tak wygląda ten fant tego wypadu. No, wykopeczki zaliczone, fanciki widzieliście, mega strzał, złota obrączka, ciekawe ile gramów mam, jak będę wiedział, wrzucę wam tam gdzieś w opisie, będziecie widzieć. No, mam nadzieję, że to pole tu jeszcze zostanie. Trochę tu jeszcze pochodzimy po tym polu, ale tak mi się wydaje, że zostanie to pole. Już są takie temperatury dosyć, kurde, minusowych jeszcze nie ma, ale już jest chłodno. Raczej wątpię, że rolnicy coś tu grzebali w tej ziemi. Miejmy taką nadzieję, bo pole jest naprawdę jeszcze fajne do przejścia. No, a wam jak się podobało, wiecie, co macie zrobić. Łapeczka do góry. Cały czas oczywiście zachęcam osoby, które oglądają, jeszcze nie subskrybują kanału, do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejo!